Na Ukrainę trafią nowe drony kamikadze do niszczenia czołgów. To efekt amerykańskiego pakietu uzbrojenia wartego 300 milionów dolarów. Stany Zjednoczone zobowiązały się dostarczyć Ukrainie co najmniej 700 dronów Switchblade. Około 100 zostało już przekazanych. Są to drony starszej Serii 300, ważące 2,5 kg i służące do atakowania żołnierzy i lekkich pojazdów. Ich zasięg wynosi około 10 km i mogą przez 15 minut utrzymywać się w powietrzu ponad celem. Teraz amerykańskie Ministerstwo Obrony rozmawia na temat zakupu 10 nowego rodzaju przeciwpancernych dronów Kamikadze Switchblade 600. Te z kolei ważą 23 kg, mogą przelecieć ponad 38 km i utrzymywać się w powietrzu 40 minut przed atakiem, do którego wykorzystują głowice przeciwpancerną. Jak podaje Bloomberg, operator drona ma do dyspozycji tablet z systemem kontroli uderzenia, a pocisk może być sterowany ręcznie. Nowe drony Switchblade 600 zostaną zakupione w ramach pakietu uzbrojenia wartego 300 milionów dolarów na mocy kwietniowej decyzji ogłoszonej przez Pentagon.